Hej, 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 z tej strony Lekret, witam Was na moim kanale, na kolejnej recenzji, tym razem recenzja woreczków nikotynowych. Materiał jest sponsorowany, współpracuję z sklepem internetowym Nicopoder, nicopoder.com. W opisie macie link, w opisie znajdziecie też kod rabatowy na 10% na cały asortyment woreczków nikotynowych w tym sklepie. Sklep wysyła na terenie całej Unii Europejskiej. Słuchajcie, ja dzisiaj mam woreczki nikotynowe. Od razu mówię, nikotynowe woreczki różnią się tym od snusu, że woreczki nikotynowe nie zawierają tytoniu, tylko zawierają najczęściej jakiś cukier, jakąś celulozę. Są aromatyzowane, nikotynizowane. I po prostu coś takiego jak na przykład Zin, ale dzisiaj mamy 77 Light w wersji Cherry. To już nie ukryłem, otwierałem. Tak naprawdę przejechałem na tym 1000 km nocą, jak żeśmy wracali z urlopu do domu. I pomogło mi to się utrzymać na nogach do tego stopnia, że jeszcze uczestniczyłem w niedzielę w wykładach internetowych, więc na pewno działa to jako źródło nikotyny. Dobrze, ale porozmawiajmy o produkcie. Pokażę Wam teraz, jak wygląda ta torebeczka. Torebeczka wygląda standardowo, tak. Jest dość płaska. Zawiera proszek sypki. Podejrzewam, że to jakiś jest typ cukru. Jest tutaj też w składzie sól. Tak jak się otwiera, to powiem Wam, pachnie jak napój wiśnie ze Zbyszka. Czyli tak mocno słodko pachnie, wiśniowo, ale to jest taka wiśnia, wiecie, z takich syropów. Jak kiedyś były takie syropy do robienia napojów. No, jest to czuć, że aromatyzowane. Zapodam sobie. Pierwsze takie uczucie to też jest coś tutaj jest takiego dodane, że uwalnia się nikotyna, ale jest też takie uczucie delikatne chłodzenia. Nie wiem, co to jest za składnik, ten chłodzący, ale przyznam Wam się, że jest to takie przyjemne uczucie, ponieważ ja już to pokażę Wam zresztą, bo tutaj zobaczcie, już mało co mi zostało tego smaku, więc możecie zgadnąć, że smak mi podszedł. Przetestowałem to przez ostatni tydzień i tak będziemy robić z każdą recenzją, że to, co testuję, przetestuję przynajmniej 2-3 dni, zanim się wypowiem, żeby mieć jakieś pojęcie na temat tego produktu. Dobra, do meritum. Smak, tak jak mówiłem, taka wiśnia, trzy wiśnie ze Zbyszka, słodka, ale ona jest bardziej taka w aromacie, w smaku nie jest tak narzucająca się. W smaku jest to taki, jakbyście ten napój czy wiśnie rozcieńczyli pół na pół z wodą. I to jest dobre, dlatego że jak to by było tak mocno wiśniowe jak pachnie, to by mi nie smakowało. Oceniam to w kategorii smaku na taką czwóreczkę. Nie jest to ulubiony mój smak. Nie jest to jakiś smak taki wow, super wiśnia, ale jest to taka wiśnia z mojego dzieciństwa, więc przyjemne mam odczucia z tym związane. Co więcej o tym mogę powiedzieć? Używam tego przez około godzinę, oddaję nikotynę. To jest w wersji light, bo poprosiłem o niską zawartość nikotyny, bo nie chcę się jeszcze bardziej wkopywać w to uzależnienie, ale fakt pomaga mi. Jedyny minus, jaki tu widzę, to jest bardzo płytki. Macie, zresztą widzicie, zużywany, zużyte są. Bardzo płytki schowek na zużyte torebeczki nikotynowe. To jest jedyny minus tego. Tu powinno być troszkę więcej miejsca, ale ja rozumiem, że to jest wina producenta, a nie sklepu. Więc to jest dla mnie jedyny minus tak naprawdę na poważnie. No i drugi minus to jest to, że się szybko kończą. No, szybko się kończą.
I jak się to zarzuci pod wargę, w pewnym momencie ten smak znika, nie jest już taki bardzo narzucający się, a ta nikotyna cały czas się tam uwalnia. Dobra, słuchajcie, jakoś to oceńmy. Oceniam to na mocną czwórkę. W skali od 1 do 5 to jest mocna czwórka. Może dlatego, że pomogło mi to przetrwać tę trasę z Polski tutaj do nas. Poza tym, tak jak mówię, jeszcze raz podkreślę, plusem jest to, że pachnie super, smakuje lżej wiśnią, co mi bardzo odpowiada. Ja nie lubię po prostu takiej narzucającej się wiśni. Ta wiśnia w smaku jest skromna. No i to, że jest dostępne w całej Unii Europejskiej, możemy sobie zamówić, co jest dla mnie plusem, bo w Niemczech tego nie kupię w sklepie. Dobrze, kochani. Dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapki w górę. Odwiedźcie sklep nicopoder.com. Macie link w tytule i link w opisie. Pamiętajcie o kodzie rabatowym LEKRET, pisane z dużych liter i razem, czyli Lucyna, Elżbieta, Karol, Roman, Ewa, Tadeusz. Zresztą też jest w tytule. Sobie to możecie po prostu zamówić, przetestować. Wkrótce będzie mój ulubiony smak, który też otworzyłem. Dostałem w ogóle 6 opakowań różnych. Przetestowałem dwa, przetestowałem to i mój ulubiony smak. I uwaga, spróbujcie zgadnąć, jaki to będzie smak. Zapraszam Was do komentowania. Trzymajcie się.